A co jeśli mordercą była kobieta? To niemożliwe. Kobieta mogłaby być najwyżej morderczynią. No tak, te feminatywy. To co, może partyjka? Parę zęby ci wypadają. Przepraszam. Gramy, gramy. Gramy. Wspaniale. Zakochałem się. Nie czaruj, czaruś, tylko układaj klocki i jedziemy z tym. Blefowałem. A słuchajcie, a zombie się nie przyprzez, o nie. Pierwszy polski horror o stomatologach. Zombie. Za szybko, za szybko. Za szybko, to było za szybko. Już gotowi? Jeszcze nie? Dobra. A mogę sobie przekręcić? Tak, musisz. Oj, teraz już wiem, gdzie ułożyć. Nie mam nic, nic... Źle zabrzmi, ale nie mam nic długiego. No to nie nowość. Przykro nam. Dobrze, to układam. Nie wiem, czy jest też takie słowo. Jest krótkie, ale grube. Maź. Piękne słowo. Piękne. Bardzo. I pozbyłem się zi. Tak. Maź. Podwójna literowa. Zima? Tak. O nie. A może, słuchajcie, jak już mieliśmy taki temat morderstwa wcześniej i tak dalej, to mogę was zapytać, czy mieliście jakieś kontakty, jakieś, że tak powiem, jakiś konflikt z prawem kiedyś w życiu? Ja miałem bardzo wcześnie. Tak? Jeździłem na rowerze, nie posiadając jeszcze karty rowerowej. Ale na dwóch kołach, czy? Najpierw na czterech. Mhm. Miałem takie dwie. To się mroźnym piętem na całym moim życiu odcisnęło. To było nielegalne zupełnie. Mhm. Ale nie skontrolowali cię, że przejeżdżałeś gdzieś i policja... Nie. Wtedy była milicja. Milicja. Wędka! Wędka. A mnie kiedy złapał policjant, bo przekroczyłem prędkość. Poznał cię? No właśnie, nie. Wchodziłem mu w kadr. Wielokrotnie. W momencie, kiedy mnie poznał, to powiedział, poznałem, ale nie lubię. 300. 300. Ja mandatu dawno nie prosiłem. O, ja, wiecie co, przepraszam, że ja skorzystam z tej jakże wspaniałej funkcji. To ja mam słowo, tylko ono jest takie króciutkie, straszliwe, więc myślę nad jakimś dłuższym. No ja sobie maś, także nie wiem, czy masz krótsze. No dobra, idziemy tak. Ząb. Czyli policja. O, ale ominąłeś premię wszystkie. No wiem, na ząb zrobić. No nic, to trudne, trudne. Nie, no ja jestem słaby chyba dzisiaj. A jakbym zrobił na ząb, to nie można tak. Nie. Co to jest na ząb? Na ząb. No na ząb, pytam ciebie, bo ty wiesz, co znaczy na ząb. Na ząb. Czy to jest jedno słowo na ząb? Nie. Tak mi da taki kawałeczek na ząb. Nie bardzo. Ale możesz ząbek, ząbki zrobić. To jest no możesz zrobić, jak masz ząbeczek, literki. Ząbeczek, ząbeczek. Ząbuś nie może bez ząbuś. Czy mamy presję czasową? Słuchaj, za... My jej na nie wywieramy. Za na 15 tobie. Minut mam pociąg do Żmudzi. Tam się strasznie długo jedzie. Jest tylko jeden pociąg na 2 miesiące. Dobra, no, bo chciałem dużo... To kartę seniora musisz wyrobić. Potrójna premiowa, czyli będzie 3... Będzie jak dojadę. To się też liczy? Kot? Komiczny odcinek cycliczny. Że się nie popisał z tego. No nie ma... No, ja wiem, że jest zimno. Zima, koc. Koc. Wszystko patrzcie... Podświadomość. Pachnie trupem, powiem wam, tak zimno. Coś, co przyda nam się w dzisiejszej grze, czyli... Ład! A to się może z tym stykać? Może. A to jest Y. Tu jest Y! O Boże! Też może taka... Okaże się, to też, to ja też pitole! I ta, to dobrze, ale to jest twoja wędka. Nie, wędka, to była Monika. Twoja wędka, to było I. O nie! Masz zostawmy, zostawmy, bardzo, bardzo zmienia postać rzeczy. Nie będziemy niech cafać. Tak będzie. A moje niech też było tak będzie. Moje było normalne. To ja muszę się z tego bardzo ładnie teraz wycofać. Czekaj, to, a zostaje. Wszystko trzeba obejrzeć z dwóch stron. No właśnie. Ja też miałem puste. Czekajcie, się, ja z tego wybrnę. Tak, no właśnie, trzeba sprawdzać. Był taki teatr telewizji kiedyś na żywo.
Oni nie wiedzą. I na żywo polegało na tym, że rzeczywiście było na żywo. Mhm. I najczęściej były takie teatry Kobra. No to... Sensacyjne, kryminalne. Albo teatr sensacji. To było na żywo. I taki aktor z Łodzi, pan chyba Grabowski się nazywał. Miał taki dziwny głos. To Borowski był. Nie, z Łodzi. On grał mojego dziadka w Pograniczu. I on grał... Najczęściej schematem było tak, że w jakimś dużym zamku ktoś popełnia morderstwo i siedzi 12 osób, scena finałowa. Idzie taki porucznik, taki typu Kolombo w Prochowcu. Mordercą jest pan. No i mówi, dlaczego ten jest mordercą. No ale jak to w teatrze na żywo, brody dokleili dopiero na premierę, czyli jak był ten... No i przychodzi ta scena finałowa i ten główny bohater nie może rozpoznać kolegę i mówi tak. Mordercą jest pan. A aktor przerażony. Tak by się mogło wydawać. Ale naprawdę mordercą jest pan. Do następnego, a to znowu. Blefowałem. Mordercą. I mówi do mnie ten aktor, że miał najpiękniejszą recenzję w Głosie Robotniczym, takiej gazecie łódzkiej. Napisali, że tak trzymał w napięciu, że do końca nie wiadomo było, kto zabił, ale on też nie wiedział. Mazie? Nie, można tak. Z i E. Się zmienia chyba. Co? Mazy i E. Mazie. Mazie E. No. Wiadomka. To wiadomka. Maź? Nie ma. No kocz, myślałem. Kocz. Nie być kot, kot. No, kot, kot, kocz. No, tatka tkaj, matka tkaj, babka tkaj, czkając tka. Kocz. Koce. Koce, no widzisz. Koce. Jeden punkcik. No tak, skromnie, ale... Skromnie, ale bojowo. Nie, całe słowo się liczy. Tak, całe słowo się liczy. 2, 3, 4, 5, 6 punktów. Sześć. Było dobrze, no. Bardzo dobrze, no. O, mogę. Proszę. Mech. O nie, zielone. Ale to może tylko od północy ułożyć. 3, 4, 5, 6, no też prawie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 24. Jak oni to robią? To ja mam w ogóle wszystkich mam. Bo musisz mieć taktykę. Oprócz słowa musisz mieć jeszcze taktykę. No, ale co to ta taktyka? Trzeba mieć literki odpowiednie. Musisz zaliczać te kolory. A masz jakieś słowo, które się zaczyna na zi? Źrebie. Źdźbło. Zmija. Zmija. Jak to się A żeby było zi i od razu ukreskowane. Ziu. Ziu. Ziółko. Ziaziu, ziaziu. A jak się pisze ziaziu? Ja nie wiem, co to jest ziaziu. A, no, wiecie, co chciałem tu zrobić? Stanie. A ziaziu. Tak? Zy i u. Ale czy to jest dopuszczalne w grach? Nie wiadomo. A słuchajcie, a zombie się nie pisze przez o, nie. Zombie. Nie, Zombie. Zależy, to jakie błędy robi. W Polsce się tak pisze, no. Dobry tytuł na film polski horror. Zombie. A jest coś takiego jak... Pierwszy polski horror o stomatologach. Zombie. Matko kochana, że ja nie będę... Że ja? Że ja? Nie będę wiedział? Aktor. Dobra, czekaj. Już wiem. Ale poczekaj, nie przerywajcie mi. To jest dy, tak? Tak, to powiedzmy. Tak, to jest dy. No to jest rzut na taśmę, ja nie mam. Nie, ja tu chciałam ułożyć. Zad? Sad. Sad. Od razu zad. Dwa. Co dwa? Dwa punkty. Tutaj ja mam dopiero 16 wszystkiego. Ile macie? Ja nie wiem. Sumujecie swoje? Nie. Tutaj ktoś za nas to robi. Myślę, że to liczy automat. Góra. Góra zlicza. Czyli tam mieszka księgowy. Ja jestem kobietą. Chciałbyś. Dzisiaj jesteś kobietą? Tak. Ja też szanuję. Ja też. I wiesz, że nawet ładną. Ja bym poleciał. Tutaj miałam. Ale podoba mi się zombie. To jest... Dobry na tytuł, na program stand-upowy. Zombie. Czekajcie, to się może udać? Polskie zombie. Tak, polskie zombie. I wchodzi facet z opanażowaną twarzą. Jak ten serial zombie. To był... A nie, film był Zombieland. To właśnie Zombieland.
Trawą. Trawą. Trawą go! Jak ktoś ma teraz S. O nie! O nie! Dzięki! Ale się wystawiłam! No brawo! Potrójna premia słowna. Szlak bycie. Ale poszedł. 22 i 16 miałem. 38. To jest razy 3, więc masz... Co? 33. 33 i 16. Ty jesteś farciarzem. Rozumiem, po co 49. Podbierasz mi... A, tylko jedno wydałem. Podbierasz mi nadzieję całkowicie. Tak. Mały mech, widły, wędka, sad, masi zimą. A możesz tak to... sobie w głowie to wszystko czytać, myślałem, powtarzać? Że ci pomogę. Myślałem, że ci pomogę. Ale tu musimy coś mówić. Podłożą jakąś dramatyczną muzykę teraz, w tym momencie, no. Nie przerywam cię. Jak ci idzie? Spokojnie. Ja ci nie przerywam. To już długo trwa, czy mi się wydaje? Nie, nie, nie. Naprawdę, spokojnie. To już więcej pociągów jest, tylko to nie wiem. Nie. Zaczął się grudzień, ale spokojnie. No dobra, to dla Roberta specjalnie będzie ciepła. Nie, nie, nie mogę znowu tego zrobić, ktoś mnie wykorzysta. Ktoś mnie wykorzysta z was. Masz zupę? Zupa, czy? No mam zupę, no. Co wyście zrobili? A co się stało? No jak? Chłopaki nie płaczą. Ja nie płaczę, ale jest mi przykro. Jak można tak? Słuchaj, dodasz tu Z i będziesz miał jazz. Ale nie mam Z. To nie, to... No to ciężko. To nie wiem. A jak masz D, E i R, to możesz zrobić gender. To ciekawe. No. Możesz też litery wymienić też. Możesz. To nie jest żadna ujma. Możesz. Nie tracisz kolejkę, tylko po prostu rzucasz do worata, których nie chcesz i bierzesz tyle, ile potrzebujesz. Tylko kolejkę. Albo możesz przyjść ze swoimi literami. Musisz je wystrugać. To bardzo śmieszne, co mówicie, wiesz? Tak, to może dać się wystrugać te litery. Możesz zrobić nawet H albo He. Mhm. Albo Ho. To rzucając jedną literkę. Zawsze coś zgarniesz. H jest za trzy. Ale naprawdę tak. Nie, H czy H można. Ale hi, hi na przykład? Hi chyba to można. Tak, można czy nie? Tak. To haj, ale to by było hi po naszemu. Ale to jest jak hi, hi, hi chyba. Niestety. Boom. Jeden mam punkt. Cztery. Nie, no jeden. Nie, bo H za trzy. A, też się tak. A, rozumiem. A. Okay. Na przykład rolada może być piękna. Piękne, no. Trójziąg. O, to by było no, dobre. Tylko przeszkadza ten sad przeszkadza. Się usunę. A może być zmech? Surki szkap? Słucham? Surskapki. Kotmiel plus ziem plus surski szkap. Tak, no, totalnie. A co to znaczy? Surskapki szkap. Kotmiel plus ziem plus surski szkap. No, jak pisali tymi literkami w szkali, Kotmiel i surskapki. Poproszę surskapki, kotmiel. Wstrzymać kakao, klient się waha. Klient się waha. Kakao, nie, nie, wstrzymać kakao, klient się waha. Z baru mlecznego. Córki szkap. Ja takie imiona dla zwierząt wymyślam właśnie. To kot miel to może być, że miel, imię dla kota. Bo mam takie, że mam kozę, gdyby miał, to bym nazwał ją Nostra. Wiadomo? No wiadomo. A jakbym miał Masza lisa, kota, to bym go nazwał Bruce. I byłby Bruce Lis. Bo z Willa. I teraz kot miel jeszcze. A nie Tomasz? Nie. Ale też dobrze. Mówiłem, że już nerwowo na mnie patrzycie, no. Gdzie nie, tam? Gadamy sobie fajnie. Co rozmawiamy? Gadamy sobie fajnie, niektórzy śpią, ale... Bez spokój, już bez presji. Przepraszam. Mały w etui. W skrócie. Bezpieczny seks. Mały w etui. Szczupak by można by czupaj to rzucić. Na przykład. Można takie nowe słowo wynaleźć. Czupaj. Czupaj. Może jest coś takiego. Bo to czasami w tym słowniku się sprawdza, jest takie słowa, których nikt nie zna, funkcjonują. No wiesz, kupiłem wczoraj czupaja i... Tak, i bardzo smaczny. Lepszy niż mintaj. Lepszy niż bardzo mintaj. Bardzo zadowolony. Taką zapadnie ryba filet. Ta, oj, to jest piękne, to jest piękne. Filet. Ulubiona ryba? Chyba filet. Filet. Czekajcie. Nie. Za szybko, za szybko. Za szybko, to było za szybko. Gdyby mnie tu rozwaliło... Się podekscytowałaś, że mam!
A nie, przepraszam. Ale ja tu mam naprawdę świetne literki, no. Aha. Tylko nieprzydatne. Bardzo przydatne, tylko wy tutaj namąciliście, no. Mało mam po prostu samogłosek, no. Aha. No tak. Ale w ogóle jest mało samogłosek w języku pary. Zrobię to, żeby nie blokować was i zapomnijmy o tej kolejce. I 7 punktów, bardzo ładnie. Świetnie. Od tego zaczynamy, od 7. Noc. Gdybym miał teraz kaba, to może być kabanos też. Tylko to branży trochę brakuje. A tak. Z zakrętem zrobić. Możemy gadać, czy... Tak! Tak. Aha, że pytałeś... Aha, tak, dobra. Ale czekajcie, ale hi... To chichot się pisze przez CH. Chichot, tak. Ale hi, to się pisze przez sam. To było sprawdzone. Także. No dobra, to tak. Chich. Chich? Nie ma. Co to jest? Chich nie ma. To jest jeden taki hi. Jeden chich? Taki krótki hi, no to jest hi. Czy jesteś z Warszawy? Nie. A skąd? Z Niewiadowa. Serio? Może jest taka miejscowość, to by było piękne. Tam robią przyczepy, no, przyczepy kempingowe, no. Tam robili. Co teraz? Kolega. Po prostu nie nic z tym nie robisz? Nie. Nie? Czekam. Nic z tym nie robisz. Bo mogę. Taka choroba etuizm jest? Nie ma. Jest. Chorobliwe wkładanie okularów. Chowasz się do pudełeczka. Mhm. Słuchaj, ja mam słowo. Ja no mam dawaj. Słowo, ja mam słowo. No. Masz słowo? Mam. Na niedzielę? Łono. Bravissimo. Czary, umiesz powiedzieć L przed językowe? Lono? Lono. Jak masz S, to dodaj. Ja mam przygodę kryminalną, którą przyszedł. Ale nie mówi się łono, tylko ono. Ale łono też można, jak jest coś taki, wiesz, w mniejszej miejscowości. Jaką przygodę kryminalną? Mam prawdziwą przygodę kryminalną. To był kryminał rzeczywiście. Byłem młodym aktorem, bardzo młodym. I dostałem skrawek roli na karteczce. Przyszedłem na plan filmowy, nie wiedziałem, co to za film, po co się dzieje, w ogóle nic nie widziałem. A, no, to wiesz, było tajne po prostu. Że... Tak, ale wiesz, ja byłem taki pełen pomysłów i reszta mówi, proszę. I ja zaproponowałem. I on przyszedł, mówi, tak, to co zrobiłeś, synek, to jest kryminał. Już mi są. Wtedy rozumiem, że trzeba poczekać najpierw na uwagi reżysera. Dopiero potem dawać od siebie. Ja mam teraz, uważajcie, teraz was zaskoczę. Tak. A nie. No zaskoczyłeś nas. Iris. Pięknie. No. Ja się przygotowałam do zajęć, pójdzie to szybko. Pięknie. Będzie to oś. Oś. O! Ale podwójna premia słowna. Podwójną premią słowną, tak jest. 12. 12. Ja teraz ty, Robert. A, dobra. Zupal. Zupal? Co to tak się lubi zupy, nie? Kawał zupy po prostu. Na zupal. Zupala. No. Idziemy na zupala. Na zupala. Taka wielka zupa. Tak. Musisz zrobić do siebie, tak. Może być? Ja bym zaliczyła, no. Ja bym też zaliczyła. To zupal po prostu. To bardzo duża zupa. Zupal, a może lapun też jest może takie być. Słowo. Zupal. Czy uznajemy zupala? Uznajemy. Tak jak dupa i dupa, to no masz zupa i zupa. No. Rozumiem. Dobrze, czyli teraz ja, tak? Teraz zaliczamy zupala, dobrze. Ile to jest punktów? Zupal? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 razy 3, czyli 27. Wow. Co na to profesor Miodek? Nie wiem. Nie, zupal jest okej. Okay. Okay. Zależy, jaki zupal, no. Profesor Miodek jest bardziej łagodny niż profesor Braś. A jaki jest twój ulubiony zupal? Mój ulubiony zupal jest gęsty. Ja nie gorący. Lubię. Ja nie lubię gęstych zupali. Nie, nie mówię o tak zwanych zupach kremach, bo to, no, nie, to o, jest nie. Okrydne. To z baby foodem mi się ale kojarzy. Ale taka ziemniaczanka dobra. Mhm. Że to są trochę kliku. Dużo jest. Boczek? Może być śmietana? Boczek, szpek, śmietana. Mhm. I ziemniaki w kostkę takie nierozpadające tak. Się. Cebula zrobiona lekko. Mhm. Aż mi zapachniało. Mm. A tak jakbym na tego, to niedobrze, nie? Umi. Bo nie umi. Nie umi. Nie umi. A ciekawe, jak może być, patrzcie, Lewi. Że to
Może być, no, nie? Oni są lewi. Nie, no państwo lewandowscy, nie lewi. Podwójna tak. Premia poczekaj, słowna. Ale inne. Poczekaj. 2, 3, 4, ja z Robertem 10. Chodziłam 10. Do liceum, wiesz o tym? 10, tak? To no. Do liceum musiało być. To sportowe. Byłam w klasie koszykówki. No to widać. No, ja? Słuchajcie, została jedna kosteczka. Poważnie? Tak. Kosteczka dla Roberta. Taki można by też książkę napisać po kucharsku. Co można zrobić na kości? Nie? Taka gruba, taka 300. Wywary. Jedna kość tylko. I Robert Makłowicz. Kość to jest kość. Bez kości to się nic nie zrobi. Kość to jest podstawa. To jest... Kiedy byłem dawno temu, daleko. W Chorwacji. Na takie kości. Ludzie jeżdżą do roboty. Te ludzie z górki wjeżdżają, proszę pana. Być. Bravissimo. Mam pomysł. Tak, żeby dorzucić jedną literkę, czy więcej? Tak, żeby dorzucić jedną. Jeszcze są, pamiętaj, że nutki do Remi Fasola też można robić. Tak? No. Najlepiej fasole. No, tym parciarz. Cztery punkty. Cztery punkty. Proszę. Dorzucę tutaj. Lewi. Pięknie. Może być, prawda? Może być. 2, 3, 4, 5, 6, 7 punktów. Plan. Pięknie. Ja nie mogę. Zrobiłeś coś, co teraz kompletnie mnie skasowało. A co miałeś? Tak. Co miałeś? Ja miałam tutaj S, słono. No. Przepraszam. No będzie ten as, no i trudno. Jest. Dwa. Jak jest mniej pasków na bucie. I das. To są podróbki. Po tak, to są po prostu dwa zamiast trzech. Tak, i das to jest. Już nie trzeba było mówić. Zdy. Zdy? Ja się nie wypowiadam, bo ja cię lubię, ale... Nie, nie wiem, czym są zdy. No zdy. No zdy. Zdy, że... Że no. Prawo i zdy. Policjant, co mi daje. Prawo i zdy. Prawo i zdy. Pan da paść zdy. Proszę. Proszę. Chyba, że ten, no wiadomo, wiadomo, że mi pokrzyżuje plany, jak zwykle. Ty się chciałeś ze mną umawiać, Czarek, nic by z tego nie wyszło. Nie, nie mogę się umawiać, dziewczyno, to było dwa... Nie, to było dawno, cicho. Ostatnia literka mi została, patrz, i to zobacz jaka. Patrz, zobacz jaka mi została. Pięknie. Mhm. Tak, na pewno? Pokażę z drugiej. Bo leży, nie ma takiego słowa. Leży. Ja już po tym zupałem, ja już po tym zupałem. Ale to jest bardzo ładne słowo w ogóle, prawda? Zupa. Pięknie. Skończyłem, wiem. Proszę. On wie. 3, 6, 7, 8. Skończyłem. Co się to cierwać się skończy? Czy to już jest koniec? Zostaje nam pogratulować ci. Bardzo tak mi było miło się z państwem. Snuj, to nie psuj. Zepsułem wam? Nie, właśnie nie. Zepsułem, właśnie, bo się snułem. Nie, wspaniale. Pięknie to zrobiłeś. Niechcący. Czarnym koniem skrabli okazałeś się. I wracamy teraz do początku. Pamiętam kryminał Czarny koń zabija noc. Mhm. Tak. On jest skrytobójcą. Pamiętam, ale ja jeszcze pamiętam taki dziecinny kryminał. No. Czarne stopy. Ale to Seweryna Szmaglewska. Seweryna Szmaglewska. Mieliście to w lekturze? Zupełnie nie. Inne pokolenie. Normalnie jako muzykant albo Antek, że biją dzieci albo do pieca w kuchni. Orzeszkowa. Orzeszkowa? Nie, też inne rzeczy pisała. No inne kompletnie, no przecież kompletnie. Nie Janko Muzyka, no przecież. Też inne rzeczy pisała. No też pisała. Balladę o snujach, na Balladu przykład. Balladę o długoręgi. O snujach, tak jest, snuj. To była wielka przyjemność. Była, prawda? Była. Tak.
Ja nie sądziłam. No to co, gramy? Może co niedzielę powtarzamy, kurczę, taką partyjkę u mnie. Raz u mnie, raz u Czarka, raz u Roberta. Do Roberta to trzeba jechać. A do ciebie trzeba lepiej. Nie no, jeszcze tutaj stacjonuję, więc zapraszam. Jakąś strawę przyrządzę. Dobra, tak. Pięknie. Piąteczki. Ała, to bolało. Op. Pięknie. Ale zdecydowanie słowem tej rozgrywki okazał się Zupal. Zupal! No dobra. Zwycięzca. Słowo dnia. Z punktacji wyszło tak, że wygrałeś ty, drugi byłem ja, ty byłaś trzecia i Robert czwarty, czyli dokładnie tak jak zaczynaliśmy. No, tak miało być. I ty wylosowałeś pierwszą literkę na A i to było, to przesądziło o twoim zwycięstwie. A poza tym, moim zdaniem również cechy wolicjonalne i motoryka to przeważyło. Myśmy grali w skrablowe szachy, tak. A on kombinował, motoryka niezwykła i cechy wolicjonalne, to jest bardzo ważne. Nie rozumiem, co mówisz. Nie oglądasz meczów piłkarskich? To są cechy wolicjonalne. Słuchaj, cechy wolicjonalne są po to, żeby dobrze rekuperować piłeczkę. No teraz już wszystko rozumiem, to już wszystko się zgadza. Czyli uno, due, tre, quattro. Si. Si. Que sera. Que sera, sera. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Jakieś pieniądze wygrałem, coś? Tak. Jaka była zrzutka? Wygrałeś talon na. Ale to jest super, że to się tak. Zero z takim samym układem. Że to się tak kręci, to jest rewelacja.